Anita Werner, dobry wieczór, zaczynamy Fakty po Faktach. On Saturday the 14th of April, members of ONR, a Polish nationalist group, marched through the city of Gdańsk to celebrate their organization's anniversary. As a result of this, a couple of days later, left-wing journalist Anita Werner decided to invite somebody from Gdańsk to comment on the event. It wasn't just anybody though. She invited black Polish-born boxer Izu Ugonoh to her show Fakty po Faktach, in the hope he would criticise the event, criticise Polish patriotism, and heck, ideally, criticise Poland in general as being a racist shithole and a terrible place for people like him to live. Izu, czy czarny Polak może w Polsce spokojnie żyć? Myślę, że to jest pytanie, na które ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie. Ale mogę od razu powiedzieć, że ja żyję spokojnie, żyję dobrze, jestem zadowolony ze swojego życia. Burzy się w tobie krew, jak na przykład na Marszu Niepodległości widzisz takie transparenty, cytuję: Europa będzie biała albo bezludna. Biała Europa braterskich narodów. Czysta krew, trzeźwy umysł. Szczerze mówiąc, nie wiem jak do tego podejść tak zupełnie szczerze, dlatego że... Szedłeś w tym marszu? Czy ja nie. Ja nie szedłem w tym marszu, ale prawda jest taka, jak już mówiłem w jednym z wywiadów, że na tym marszu było wielu moich kolegów, wielu znajomych, ludzi, którzy mnie znają, których ja znam i szanuję. Tak więc jakby też nie chciałbym tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, wrzucać do jednego worka. Tak? Nawet pamiętam, że jakiś chyba, nie wiem, czy polityk jakiś napisał, że przez Polskę maszeruje chyba stado nazistów, czy coś takiego powiedział. I, no i automatycznie ja sam sobie pomyślałem, że jak to łatwo jest przeinaczyć fakty, no bo to po prostu nie była prawda. Kiedy ulicami twojego Gdańska idzie marsz ONR-owców i ci sami ludzie wcześniej świętują w legendarnej sali Solidarności BHP, i mówiąc, cytuję, solidarna i wielka Polska dla Polaków to nasz cel. I kiedy prezydent Gdańska dzisiaj mówi, Gdańsk i gdańszczanie zostali obrażeni, to ty też czujesz się obrażony? Takimi hasłami, takimi demonstracjami narodowców? No, akurat w moim przypadku, to ja bym powiedział, jak Polska dla Polaków, no, to nie jest jakiś, że tak powiem, to nie jest skierowane do mnie, tak? Bo ja mówię, ja się uważam za Polaka. Nie, szczerze mówiąc, takie hasła są i zawsze będą. Jakby ja nie jestem w stanie tego zmienić. Ja rozumiem, że niektórzy ludzie będą głosić swoje hasła, niektórzy ludzie będą przeciwni temu, żeby inne narodowości, inne wyznania i wszelkiego rodzaju inność miała swoje miejsce bytu tutaj w Polsce, ale na to nie mam bezpośrednio wpływu i nauczyłem się po prostu tak bardzo nie przejmować tym, co mówią ludzie, dopóki jakby ktoś fizycznie nie stara się mi wyrządzić krzywdy albo wprost w sposób agresywny nie narusza mojej tożsamości, to ja nie mam z tym większego problemu. A co sobie myślisz, jak słyszysz takie ostre polskie nie dla przyjmowania imigrantów? No tutaj jest taka prawda, że ja jestem w stanie to zrozumieć do pewnego stopnia, dlatego że w momencie, kiedy ruszyła taka fala uchodźców, kiedy były w ogóle takie hasła, żeby Polska miała przyjmować uchodźców, ja byłem w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych i pamiętam, że obserwowałem swojego Facebooka i sporo moich znajomych wykazywało takie ogromne zaniepokojenie. Widziałem, że te nastroje w Polsce nie są zbyt dobre. Ja, jak mówię, nie byłem w kraju, ale czułem takie po prostu strach, który się budził w ludziach. I w takiej sytuacji ja też oczywiście obserwowałem tych ludzi, którzy rzekomo mieli się pojawić w Polsce. No i również odczuwałem ten strach, bo myślałem sobie, że no nie byłoby to na pewno fajną sytuacją, gdyby przyjechali ludzie do Polski, którzy nie mają żadnego poszanowania dla polskiej kultury, dla polskiego prawa, dla polskich tradycji i po prostu chcą przyjechać i zrobić sobie dobrze. Move, bitch, get out the way, bitch, get out the way.